Rzeczywiście bym od nowa się uczyła jeździć na rowerze. Bardzo dobrze. Kamionki, boję się. Śmiało, spoko, no. O. Przepraszam. Przegraliśmy przez ciebie, bo mi kazałeś skoczyć przez smoka na kamionki. I to w ogóle nie jest śmieszne. W ogóle, bo się teraz taki wstyd czujesz, to jest hit. Mogę czekać dalej, nie? Ja bym chciała, żeby mnie Kereme nauczył grać Omenem. Bo myślę, że Omen to mógłby być moja postać, bo Tens gra Omenem, a ja jestem taka dobra jak Tens. W ogóle zaskoczyłaś mnie, że chcesz Omena. Bo mi się wydaje, że on nie jest taki skomplikowany i może się... No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że on nie jest taki łatwy. A jak grałeś często Omenem? Grałeś kiedyś Omenem? Zagrałam nim 13 meczy, a win rate to 46,2%. Uwaga, KD na Omenie to 0,78. To nam wystarczy chyba, wiesz? Omen w ogóle jest ośmiornicą. Insane, ale według lore prawdopodobnie jest tak naprawdę ośmiornicą, a nie człowiekiem. Bo nie wiadomo skąd jest Omen. No ale to czemu ośmiornicą? Ośmiornicą, uwitą w ciało. Ale ośmiornica ma więcej od nóży. Ale serio coś tam było, że Omen tak naprawdę to ośmiornica. Po pierwsze, mamy Tepeka. Tepek oczywiście oprócz tego, że ma swój zasięg, który nie jest jakiś gigantyczny, ale uważam, że i tak jest spory. No to możesz się nim tepnąć, ale możesz się też nim tepnąć tak, że mogę ci zrobić tak, że... O, ale cię strollowałam, co? Tak mi robią, chciałam ci sztuczkę pokazać. Czy tepeka słychać? Słychać, dlatego można fejkować tepeka. Możesz się tepnąć w siebie i ktoś będzie myślał, że tepnąłeś się gdzieś indziej. Czy słychać, gdzie się Omen tepa? Nie, słychać skąd się wytepuje. Słychać, gdzie się tepa również. Przygotowałem zadanie dla ciebie. Stań tutaj. Tu. No. Zamknij oczy, tylko no. IRL. I tepnę ci się i powiesz, gdzie się tepnąłem. Na końcu dźwięku tepowania się będziesz słyszała ten dźwięk, gdzie ja się tepnąłem. Dobra. Tam się zepnąłeś. Ale to powiedz. No tu. O, widzisz? Wow. Czyli już się czegoś nauczyłaś, tak? Czujesz jak na badaniach takich w szkole, czy słyszysz, widzisz i tak dalej. Co jeszcze możesz o tepeku powiedzieć? Można na przykład się tepnąć smoka i zrobić tak, i mogę się tepnąć tak, i jestem... Już myślałem, że coś mądrego powiedziałaś, ale co to kurw za smok? Tu już lepiej sobie coś takiego zrobić, dajesz sobie tu smok, no patrz, do marketu i w teraz. Jesteś w markecie, tak? A po co ty podskakujesz, jak tepisz się? A, stepnij się do smoka. Ja mam jakiś mniejszy zasięg chyba. Brawo. Chodźmy na A, bo w sumie tam Omenem się głównie gra na sencie na przykład. I najbardziej tu gdzieś... One-way'a się robi. No dobra, to wiem, że się one-way'a, ale do tego jeszcze nie doszliśmy. Chodzi o to po prostu, że jak jesteś na przykład tutaj, super one-way, to jak jesteś tutaj na przykład i sobie holdujesz i zgadniesz do killa, to możesz sobie na przykład się wytepać i mogę uciec, wrócić nie? Na bezpiecznie. Jesteś w bombside'zie, walczysz z nimi, jest przypał, bo masz lotkę, flesza, cokolwiek. Robisz sobie TPK na przykład do gardenu, nie? Wiesz co jest fajne wykorzystać? Jak Jetka daszuje do smoka, swojego smoka, to ty możesz też się stepać do jej smoka. A, bez kitu. Fajne jest to, że to już przechodzimy powoli do kolejnej abilitki, to że jak jednak masz tego flesza, się tepniesz, no to jednak ten ktoś nie słyszy, nie? Wtedy. Więc w sytuacjach jak masz 1-1 na przykład, nie wiem, gości plantuje spajka, nie? Defuje, przepraszam. I masz flesza, dajesz mu blinda i on nie wie co się dzieje, nie? Wytepałam się. No, dostałabyś kada 4 razy. Tego flasza z tym tepekiem można sobie używać, więc mega opa. Na chwilę przerywam ten odcinek, żeby powiedzieć, że sponsorem tego odcinka jest Cougar Gaming, marka produkująca fotele, takie jak mój, biurka, takie jak moje, obudowy, myszki, słuchawki czy klawiatury. Sprawdź ofertę klikając w link w opisie i zajrzyj również koniecznie na Instagrama Cougar Polska i zostaw tam follow. Dziękuję. Możesz tego o tym flaszu coś więcej powiedzieć? Jak no się go używa, w jaki sposób, jak oddziała? Flash, trzeba pamiętać, że no musisz go rzucić też pod dobrym kątem, jakby pionowo, nie? Dobrze, bo dobrze. Jakby musisz myśleć też o tym, że, nie wiem, mapa schodzi w dół za tobą, czy coś. No dobrze. I on jest taki tunelowy po prostu. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o tego flesza. A, no to tyle. No to tyle. Do czego się używa tego flesza? Halo? No, żeby zafleszować przeciwnika, żeby nic nie widział. Jabłko może być zielone, mówisz mi. Nie, chodzi o to po prostu, żeby w jakichś sytuacjach używasz tego flesza. O, to już no naprawdę. No jeżeli wiem o tym, że przeciwnik gdzieś jest konkretnie na ślepo, to chyba nie ma co używać tego flesza, bo to jest taki. Oczywiście, flesz... że je. Oczywiście, że jest. Bo jak wchodzicie na bombsite, na przykład właśnie na bombsite A i nawet jeśli nie wiecie, że czy ktoś jest czy nie, przeważnie po prostu rzuca się tego flasha na przykład w ten sposób, nie? I zawsze ten flash powinien lecieć. A i jak ktoś cię sfleszuje tym flashem, ale jesteś odpowiednio blisko niego, to i tak go widzisz. Chodź na B i pokaż mi, jak jest wjazd na B, jakiego flasha byś dała. Jakiego bym dała flasha, takiego bym tak. dała. Oślepienie. Jakie pozycje to flaszuje? Ten i ten. A po co market, jak jest smoke w markecie? Ale nie ma smoka w markecie! Ale tam się daje smoki defaultowo! Jest rush B! No to smokuje tak.
Fleszujesz, dobrze. Ostrożnie. Jak się niespokojesz. To. Bardzo dobrze. No to o to mi chodziło. Chciałem tylko sprawdzić, czy w ogóle masz świadomość, jak to fleszować i tak dalej. Wtedy też niekoniecznie musisz widzieć, nie? Czy ktoś jest tutaj. Po prostu fleszuj, żeby to zająć. Smoki, wydaje mi się, że to jest najbardziej skomplikowana i rozłożona umiejętność. Minusem tych smoków jest to, że wiadomo, z której strony lecą te smoki. Tak, wiadomo, no. Wiadomo. Tak, bo jest taki ślad. Jak już jesteśmy o minusach, to możemy też wspomnieć, że słychać. Jeśli Omen jest, chodź do mnie i stój za ścianą tu. I ja sobie coś zasmokuję i ty będziesz słyszeć, że ja smokuję. No tak, bo słychać cały ten dźwięk wychodzenia smoka z ciebie. No dokładnie, więc to też można zwrócić uwagę, że jak słyszycie coś takiego, no to wiecie, że gość jest za ścianą, nie? Słychać po prostu skąd gość smokuje, jak jest blisko. One mają taki punkt na środku, taki punkt ciężaru swój. Tym punktem się zahaczają o rzeczy. Ten punkt jest zielona i czerwona strzałka. Jeśli jest czerwona, to znaczy, że się nie zahaczy. Jeśli jest zielona, to znaczy, że się zahaczy. Jak sobie dasz na przykład na ścianę. Gdzie się zahaczy, tak? Jak jest czerwona, tak, to znaczy, pokazuję. Że w powietrzu i spadnie na ziemię. Jak już jesteśmy przy tym, pamiętajmy, że bardzo warto używać one way. Daj one way tutaj. To jest widzę najpopularniejszy one way, ale tych one way jest bardzo dużo. Wypuszczam osłonę. Właśnie, jej. Czerwona strzałka nie może być. Czy Patryca słucha? Wyżej musisz dać ten smok. Tak, wyżej. Dać. Cienie wędrują. Kolejnym przydatnym one way na przykład jest taki. Chcę, żebyś wiedziała następ, chociaż jak to się rzuca. O, jak go zrobiłeś? No spróbuj sobie go dać, on jest trochę trudniejszy. No, jak mam go zrobić, jak nie widzę? Zrobiłam. Dałaś, no. Jeszcze jedna sytuacja, no. Gdzie te smoki fajnie można sobie użyć, to na przykład na bomba. Czyli jak jest spike tutaj położone, spróbuj defować, nie? Tu jest spike. I spróbuj sobie defować. Ja nic nie widzisz, a ja cię widzę. Jest jeszcze jedna kwestia smoków, które chciałbym, żebyś zaczęła sobie dawać. W momencie, gdy wchodzą na bombsite, a masz do dyspozycji dwa smoki, jak już jest mega przypał i tak dalej, to chciałbym, żebyś sobie dawała takie smoki na BS. I grała sobie w tym smoku, jak wchodzą na BS, okej? Okay? Dlaczego tak chcę, żebyś robiła? Ponieważ wtedy nie wiadomo, gdzie dokładnie jesteś w tym smoku. Czy w ogóle jesteś w tym smoku? Czy jesteś tam właśnie, tak? Czy w ogóle nim jesteś? Gdzie dokładnie jesteś? Kupujesz ogrom Cię. Czasu? Masz przewagę, jeśli przeciwnicy wchodzą do tego smoka, to masz przewagę, bo widzisz ich jako pierwsza. To się tyczy w sumie tak naprawdę każdej mapy. Na Havenie też są takie pozycje i tak dalej, nie? Jak sobie zagrasz w tym smoku, a ja ci zrobię coś takiego, no to jest ciężko, nie? Dlatego bardzo fajnie jest grać trzeciego, który jest mega tani, nie? Ej, strasznie długo nam idzie analiza tego Omena. No, strasznie długo, może idziemy grać, co? Przeładowuję. Zabieram misję. Przeładowuję. Nice. A, jeszcze nie wspomniałem o tym, że czasami możesz sobie smoki dawać na fejka, bo one się cały czas odnawiają, nie? Okej. Okay. Nie, kliknęłam to niechcący, bo dobry fake, dobry fake. Poślepienie. A czemu nie tak jak moja droga? Aha, bo on tam wyszedł. Szybciej byś tepnęła, jeśli byś przeskoczyła, szczerze. Dobra, spokojnie, ja to ogarnę. Ja czuję, że będę dobra w tym omenie. Dobra. Przeładowuję. Barierą nie przeładowuję. Dobra, idźcie, tu z was trzech, nie? Gdzie ten celuś? Nie! Robisz Patrycja, proszę! Ile płacisz karę, bo nie są teraz z własnej woli, tu siedzi. Niestety z własnej. Smoki na B, smoki daj! Do góry tam, tu jeden dokładnie i do góry drugi. Dobra, trochę lindy bardziej. Dobra, wiem, ale to było tak zwane na szybku. Zabieram. Hej, no przecież słyszałaś wcześniej tyle razy, smok ci znikał już. Myślałem, że tu jakiś fleszyk poleci na podkrętkę, ale nic się nie dzieje. Prawo. Nie jest to najlepsze w tej chwili. Masz jakiegoś buta, masz jakiegoś buta. Nie uciekniecie. Zabieram misję. Heaven. Jest mi tak ciężko z tymi wszystkimi umiejętnościami, żeby to opanować. Czuję się, jakbym od nowa się uczyła jeździć na rowerze. Masz jakieś fleszyka? Ucika? Heaven one. Oślepienie. Drop side. Chciałam uciec przed tym. Szkoda mi spadki, ale to jest tak śmieszne, że nie mogę. Jak ja dzisiaj jakimś... Nie, ja nie zrękapuję się w tych dwóch meczach. Mam 1-7 aktualnie. Nie, no, ale 4-3 jest, wygrywamy, jest okej. Okay. Wiem, ale dostanę maksymalnie 10 punktów za ten mecz. Przyłóż się do tych smoków, rzucaj dobrze te smoki, fleszyk i po prostu się bij. Heaven headshot. To jest okej, okay, to smok. Wypuszczam osłonę. To heaven, I think. Kule, smok na kamionki, boję się. Śmiało z kosą, no. No. Przepraszam.
Ja naprawdę nie wierzyłem, że ty możesz spać. Powiedziałam, kurczę powiedziałam. Przegraliśmy przez ciebie, bo mi kazałeś skoczyć przez smoka na kamionki. I to w ogóle nie jest śmieszne. W ogóle, bo się teraz taki wstyd czujesz, to jest hit. Przypomnij mi, żebyśmy poćwiczyli skakanie na kamionkach, dobra? Dobra, ale... Kurczę! Zarąbista entry, fajnie wjechałaś. Dosłownie pół metra ci dzieliło od Wandala. Czemu z tego nie weźmiesz? I ty tam ja tak zobaczyłem. Nie widziałam go, obiecuję, że go nie widziałam. Chciałbym, żebyś użyła teraz ulta jakoś na plecki. Czyli smoki, fleszek do BS-a i tepnij się po prostu na plecek. Wypuszczam osłonę. Tam one way'a można dać. Puścimy bezpiek. Na kamerę. Patrz, będę uciekać. Teraz nie zejdziesz. Nie, ale mnie zrobił! Rozumiesz? Poczekał na mnie! Case clear. Nie podoba mi się, że grasz na przykład w tej pozycji ze Spectrum, nie? No mi też się nie podoba, ale nikt tu nie przyszedł. Będziemy się bić. Dawaj tu. Jadę. No, nie wierzę. Albo do... Został jeden wróg. Jedź sobie z dogiem. Wygrywamy sobie, spokojnie. Spokojnie sobie wygrywamy. Jak będą wchodzić B, daj sobie tu smoka, właśnie tu pod siebie i graj sobie blisko smoka po prostu. Przecież! Nie wiem, beznadziejna jest w tym omenie. Możemy next taką? Nie. Ja widzę ten potencjał w tym omenie, tylko musisz się postarać więcej. I też trochę unlucky masz, szczerze. Oj, dobra, robimy jakoś agresywnie. Idź do prawej, do prawej. Pull, tepek na maksa do przodu dajesz. I podchodzisz na shifcie później. No, daj. No, już. I u góry. Spike leży na środku. Nice try. Wcześniej chciałem, żebyś TPK użyła, bo oni im dalej ty używasz tego TPK, tym o mniej oni słyszą. Wiesz o co chodzi? Ej, wiem co zrób. Daj tu smoka daleko tu po lewej i tepnij się od razu tam. I tepnij się. No. Daj. I tepnij się. Nie ultem. Cancel. Słyszałeś, że tam jest. Ale krema, no musisz mi mówić, czy ultem, czy nie ultem. Po co, jaki by był ja sens? Ja też nie rozumiem czasami, o co ci chodzi. Ale jakbyś nie czytała na czacie, tylko słuchała mnie, to byś zrobiła to. Wiesz to, sam się kołczuj. Zagramy też jeszcze raz. Jaki jest? No nie, to nie jest ultem zagranie. Reina, Rage, I'm beyond dead, fuck. Nie chcę już to grać z tobą! To mogę zrobić w tej sytuacji? Ale do 4. Kolejny mecz będzie lepszy. Zabieram misję. No dobra, to ten to szybko. Okay. Co? Kobieta tu była! Minus 100 Sage. Bo chciałam użyć w końcu TPK. Super. Jezu. Smok. Cienie wędrują. Zapomniałam, że smok się od razu nie smokuje, tylko że on leci, że ma etapy! Prawidalnie, Patrycjo! Prawidalnie! Dobra. Ci już jestem malutka. Poczekaj jeszcze. Nie, za szybki lur. Poczekaj, no! I tu będzie, no? Zabieraj. Serio, mnie to zapało? Nie wierzę! Super! Ej, dobrze zagrałaś z tym fleszykiem, nice! No tu mogłaś właśnie albo wytepać do prawej, albo wrzucić flesza. Szczerze, zaimponowałaś mi tym fleszykiem. Dobra, tepaj się na rabla. Cienie. Ja pierdziele, jak to zrobiłam? Dlaczego tak się stało się? Tak i tak było ryzyko, żeby tepnąć, bo już było trochę późno. Już tam jetka była i tak było ryzyko duże. I teraz tak, dajmy tego TPK. Jak będą się tam bić, to dajesz flesza i pikujesz na pełnej. Zdejmij się, grana! Kurde, mogłam się tepnąć, ale też nie wiedziałam dokąd, bo nic nie wiedziałam. Ostrożnie. Oślepienie. O, cholipka. Jestem w sytuacji. Możesz wytapać, no ale spa nawet. Nie! Idę do niego. Patrzcie, jak będą uciekać. Sprzedała i lurka. Nie sprzedałam lurka. No przestań! Nie sprzedałam lurka! Poszłam do kolegi, bo wiedziałam, że jest bezpieczny na minimapie. Kurde, on rzeczywiście jest na mnie zły. Ej, serio, nie powinnam tego robić.
Best precious. Rozpętam ogień piekielny! Miałaś broń na środku, tu właśnie leżała. Miałaś osmukowane, mieliście kontrolę tego. Mogę czekać dalej, nie? Zabieram wizję. Oślepiłam mojego. Oknapakę. Wypuszczam osłon. Brak ładu. Został jeden gracz. Nice try. 8 minut mamy do ugrania tego, damy radę? Cienie wędrują. Czerek da się. Nice. Wypuszczam osłonę. No tu. Ja cię... Aaaa, nice try. Trzeci raz na te plecy, to może nie iść, nie myśl. Oślepienie. Przełosne. Mam gotowego ulubionego. Został jeden wróg. Trójka zabita. Został jeden gracz. Po co? Cienie wędrują. Kurde, no zapominam, że to nie jest tak jak na Clove, że ja se kliknę i on jest, bo ja z tego one way ja rzucam na Clove. Tylko że on jeszcze musi tak dolecieć, coś z nieboskłonu. Ja chcę od razu puszować, no. No. Cienie wędrują. Pamiętaj, że wchodziłaś na plecy. Jest przewaga. Nie puszuj. Nie puszuj, nie. Holduj sobie po prostu. Czekaj, ja chcę podejść. Głupcze. Oślepienie. To był troll, płatka, wiesz o tym. Nie, no. To był maksymalny troll. Nie, to nie był troll. Resztę niestety, ale będę musiała dokończyć na swoim streamku, bo jest już 20. Papa, dziękujemy za dzisiaj. Jest potencjał, jest potencjał. Jest potencjał, widzowie, w tym omenie. Trzymajcie się. Hejo. Buźka.